piękne okazy gołębi trafiły do Kędzierzyna Koźla. Tak jest, tym razem piękne okazy trafiły do Kędzierzyna Koźla. Jest to 11. okręgowa wystawa naszego okręgu, na której są wystawione najlepsze gołębie pod względem wyczynu i najlepsze gołębie pod względem standardu. W standardzie wiadomo, to jest ocena za piękność gołębia, za jego wygląd, upierzenie, muskulatura i kościec między innymi. Natomiast w wyczynie ocena ta standardowa jest jako dodatkowa, a najważniejszą oceną jest kategoria wyczyn. To jest to, co gołąb sobie zapracował w sezonie lotowym, osiągnął wynik w danej kategorii. Wszystkie kategorie są, powiedzmy, podzielone na jakieś tam limity, które gołąb musi osiągnąć, żeby w tej kategorii mógł stanąć. Są to z naszych 12 oddziałów okręgu. Reprezentacja każdego oddziału jest na zasadzie 4 samiczek w standardzie, 4 samczyków w standardzie i po 2 w każdej kategorii wyczynowej, a tych kategorii wyczynowych jest 8. Czyli te gołębie są szybsze niż Poczta Polska. Dokładnie tak, na pewno. Nawet przy lekkiej pomocy wiatru są w stanie osiągnąć szybkość gdzieś pod 2000 metrów na minutę. To jest, wiadomo, przy przeliczeniu na szybkość około 120 km na godzinę. Przecież trzeba mieć niesamowitą wytrzymałość. One są trenowane? Tak jest, żeby właśnie takie szybkości mogły osiągać i takie prędkości zrobić, to trzeba tego gołębia przygotować. Częściowo są one przygotowane na jakichś tam środkach typu witaminy, jakieś tam inne wspomagania. Jak sportowcy? Podobnie jak sportowcy, z tym, że dużo robi tak zwany trening tego gołębia, trzeba go wytrenować. Później są jeszcze metody lotowania, są to metody półwdowieństwa, wdowieństwa, tradycyjne metody. Także jeżeli to jest metoda na przykład wdowieństwa, to wiadomo, samczyki są od samców rozdzielane w sezonie i one po prostu tak są przy gołębniku oblatywane, że się ze sobą nie spotykają. To brutalne. Brutalne, no ale niestety to rzekomo wyrabia szybkość gołębia, bo po prostu ta zazdrość, czy ten powrót, powiedzmy, do drugiej połowy przyspieszał jego lot i niestety. Gołębie mają gorzej niż my. Mają gorzej niż my, no bo mało się zdarza, żeby w rodzinie się przez tydzień nie widywali, a tam w gołębiach jednak tak jest. No i hodowcy, no, którzy to stosują, na pewno twierdzą, że to po prostu jest dużo pomocne przy wyrobieniu szybkości tego gołębia. Najdłuższe trasy, na jakich te gołębie startują? Najdłuższe trasy w naszym okręgu to są maratony, konkretnie od 720 do pod 800 km, jeżeli chodzi o nasz okręg. Chociaż są loty typu Barcelona, Paryż, które na pewno przekraczają limit kilometrów ponad 1000. Jeszcze niedawno taki gołąb miał obrączkę, a w domu czekał właściciel. Tę obrączkę musiał gołębiowi z nóżki zdjąć, wsadzić do specjalnego zegara. Ba, gołąb usiadł na dachu i dopiero był problem, jak go do tego zegara zwabić. Dokładnie tak, jeszcze parę lat do tyłu tak było. Teraz już praktycznie tak zwane konstatowanie tradycyjne, to jest na te kręciołki tak zwane, już praktycznie przechodzi do lamusa. Większość, może nie większość, ale już około 90% w oddziałach hodowców korzysta z elektroniki. Są to elektroniczne systemy konstatowania, które polegają na tym, że gołąb dostaje na drugą nóżkę, na jednej jest rodowa obrączka, na drugą dostaje obrączkę tak zwany chip z kodem. Na punkcie wkładań przed wyjazdem kabiny na lot zostaje zarejestrowany na tak zwanej matce, na antenie wkładaniowej. No i po wypuszczeniu, jak wróci, jest zarejestrowany na antenie w domu odbierającej. Sygnał z chipa. Sygnał dokładnie z chipa. Później następują wydruki przed lotem listy startowej. No właśnie, te gołębie są wypuszczane, przyjmijmy teoretycznie, zupełnie hipotetycznie, 800 km od Kędzierzyna Koźla. Kiedy tu powrócą? Przy dobrej pogodzie w ciągu 10 godzin są w domu. To mnie pan zaskoczył. No tak jest, jak jest krótkie do przeliczenia. Jeżeli osiągnął gdzieś pod 2000 metrów na minutę, no to potrzebuje, powiedzmy, 100 km na godzinę, więc powinien praktycznie być w ciągu 8 godzin, ta czołówka powinna być w domu. Nie? Nie dość, że wiceprezes, to osobiście także hodowca gołębi. No oczywiście, nie będąc hodowcą, też nie będzie się wiceprezesem, nie? Ale
Jestem już w Polskim Związku Hodowcom od 1985 roku. Szmat czasu. No, w ósmej klasie szkoły podstawowej, można powiedzieć, zapisałem się do związku, zacząłem puszczać gołąbki od lotów młodych. No i tak moja przygoda z gołębiami trwa do dzisiaj. Na czym polega ich hodowla? No, hodowla gołębi polega, można powiedzieć, na selekcjonowaniu. Jeżeli chce się dojść do jakichś konkretnych wyników, żeby mieć taką dobrą satysfakcję z tego, to trzeba dużo wypuszczać, dużo lotować, selekcjonować i po prostu już upływie dłuższego czasu, już myślę, że każdy hodowca ma jakieś tam doświadczenie i po prostu te słabe gołąbki niestety muszą odejść. Nie, to tak brzydko. Od czasu do czasu te gołębie się wypuszcza jednak z ich klatek i one sobie gdzieś tam nad domem latają i co, potem pan woła cip, cip, cip jak do kur? Znaczy, nie woła się cip, cip. Różni hodowcy wołają. Zależy, jak się gołąbki nauczy. A to się je uczy? Oczywiście. Akurat troszeczkę mam doświadczenie nabyte za granicą. Byłem na kręciliśmy film nawet w tym roku na temat hodowli, już czołowej hodowli po prostu gołębi pocztowych, nawet na świecie bym powiedział, w Holandii. Ma nauczone gołębie po prostu na gwizdek. Taki gwizdek zwykły sędziowski, tak ma nauczone. A w większości u nas hodowcy gołębie po prostu gwizdzą, po prostu zwykle gwizdając i ewentualnie wołać. I co, i ten gołąb odróżni gwizd pański od mojego? Przypuszczam, że tak. Myślę, że tak. Ale jak jest dobrze przygotowany gołąb z lotu, to nie trzeba już dzisiaj gwizdać, bo kiedyś trzeba było gołębie po prostu łapać i ściągać obrączkę kontrolną gumową. A dzisiaj... Tak, jasne. W lotach tak jest, ale tego gołębia trzeba troszeczkę jednak od czasu do czasu wypuścić, żeby sobie tam, nie wiem, nad domem polatał. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć tak gdzieś około, powiedzmy, od września do marca większość hodowców gołębie nie wypuszcza ze względu po prostu drapieżników, tych jastrzębi gołębiarzy. To siedzą sobie spokojnie we wolierze, mają dostęp do świeżego powietrza. Natomiast już od marca, jak są sparowane, to już takie pomału się zaczynają obloty. Te gołębie są u pana przechowywane przecież nie w takich klatkach. One mają więcej miejsca. Oczywiście mają swój gołębnik. Niektórzy hodowcy mają tak piękne na dzień dzisiejszy już gołębniki, że głowa mała, jak się to mówi, super. Super wyposażenie jest, mają swoje półki na guzik, powiedzmy, tam w tym miejscu, gdzie siedzą, to odchody, które gołąb oczywiście tam ileś tam razy dziennie wydala, na takiej taśmie się to zbiera i po przyciśnięciu guzika taśma leci do odpowiedniego zbiornika, się to tam wszystko gromadzi. No i cała mechanizacja. No, mechanizacja jest taka, no, człowiek też próbuje, znaczy hodowca próbuje sobie udoskonalić, ułatwić sobie tą robotę. A widziałem tutaj, że niektóre gołębie walczą ze sobą. Czy one w gołębniku też tak rozrabiają? To znaczy każdy gołąb, powiedzmy samice są spokojniejsze, że tak powiem, mają tam jakieś tam... Jak w życiu, jak wśród ludzi. No, nie zawsze. Nie. Różnie bywa, to prawda. Różnie to bywa. W każdym razie każdy samczyk ma swoje terytorium i o niego walczy. Nie? To tak ma swoją celę i nie da sobie, jak nie jest dupa, za przeproszeniem, to obroni tą swoją półkę i żaden intruz mu tam w paradę nie wejdzie. Nie? Przy gołębiach to jest robota taka fajna. Czy człowiek sprząta, to jest fajne. Czy się tam wypuszcza, to jest fajne. Czy tam je jedzenie człowiek, bo jest każda robota przy gołębiach to jest miło. Robota i czas uciekł tak, że to jest niemożliwe. Gołąb to jest fajną rzecz. Kiedy zbliża się sobota, żaden z nich nie umie spać. To jest luża, a to są tektołeczki. Każdy ma swój kolor mokrotki.
i że taki gołąb nie pomyli. Zapamiętał, że on ma iść, że on ma iść. Ty dożył tego na trzecim fachu i on musi wyjść. Trzeba niekiedy kołąpać gołębie też, nie? Jest pojemnik, który się tam leje, woda. Tak taki środek jest, wskakuje się, to gołąb się musi tak też okąpać, no, żeby ten pykły i to wszystko po prostu umyć, no. Tak jak czek człowiek. Umówią się tak, że w tym misce nie ma nic. Wody, wszystko wypluskają. Jeżeli się zaczyna sezon lotniczy, to człowiek niestety ale musi poświęcić prawie pół dnia na gołębie. I to jest świątki, piątki i niedziele i święta. I... Te gołębie są w leży. Są to gołębie dobre. Z tych gołębi potem mamy gołębie takie superowe. Trzech czampiony mamy z tych. Przychodzi sobota, dzień lotu. Się gołębie zawozi do Ożgrzesza. Tak, to jest samiec. I samiec idzie do samców. Do samców. A tu w drugim koszyku są samice. Jak się ich kładzie do kloty takiej specjalnej, to są osobno samice i są osobno samce. I puszczają w roz, że lecą i samce, i samice lecą. No. Jeżeli tam jest wiatr, czyli po burze, jak to z Niemiec było, no to się gołębie, tak tracą się gołębie. Nie. Tu jest tipec, widzisz? To jest to, co bije na antena, wiesz? Co to Tito? Kiedy zbliża się sobota, żaden z nich nie umie spać. Każdy myśli już o lotach, co do kosza dzisiaj dać. 30-50. 100 gołębi mamy. I jak się ostatniego tygodnia, to człowiek do czy te gołębie przyjdą, czy nie przyjdą. Czy te dobre gołębie przyjdą jako pierwsze esej, czy nie przyjdą. No i nie są, że nigdy nie idą gołębie tam dwa. I jedy. No, do koszyka. I lecimy. I lecimy. Nie pomoże, no bo takie hopy mają, że na niebo zaglądają. Jak się człowiek spotka z chodowcą, no to po prostu brakuje dnia, bo jest tak te lagodki gołębiach, że to jest, no, książka trzeba pisać. Gołębie, jak się puści, czy z lotów. On leci jak jest słońce. Asfalt się świeci, bo są asfalty, które się tak jak świecą i myśli, że to jest woda. W Polsce musi się pić, leci i się o ten asfalt rozwalo się. Niekiedy jest, że puszcza gołębie i gulchyci gołębia, że to jest różnie. Niekiedy jest tak, że ludzie łapią gołębi. A to jest po prostu zabronione, no ale cóż. Idą, no to nie są nasze. Idą, to też nie są nasze. To już prędzej było zgrzynka walą. To już teraz są gołębie już. Tam też idą. Tychy chyba, to są tychy albo szczekczyna. Tam jest jeden.
Nasz Ignimo. Jest gołąb. Nasz gołąb to jest. Chodź. I jak przychodzą z lotu, to wiem, numery nie czytą i no go pognają go na tak dachu. Przylatują z lotów, to się indowo specjalną arma się dowo. Że nie ma 5 gołębi. Zawsze każdego gołębia szkoda, że nikt nie przyszedł. A najgorzej, jak jest taki tych dobry. O gołębia można go oglądać non-stop. Po prostu... Chodź. No, nie ma końca. To już trzeba naprawdę tak troszkę lot, żeby wiedzieć, o co tu właściwie chodzi. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. Wszyscy szwarne dziąchy mają, a na niebo zaglądają. Te niedziela będzie liba, przyjdzie Antek Erwin Ziga i na niebo patrzeć bydą, czy gołębie już nie idą. Żeby lepiej się siedziało, to flaszeczka trzeba mało. Kotki bydzie co nie miara, o nagrodach, o pucharach. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. No bo takie hopy mają, że na niebo zaglądają.